Moi mili, robimy dzisiaj rekord najniższej liczby wyświetleń w historii kanału. Póki co dzierży ten zaszczytny tytuł filmu Bartokacie i Solpicie sprzed 2 tygodni. Natomiast wydaje mi się, że po tylu kolejnych recenzjach, jakie zrobiłem, korelowaniu wyników wyświetleń z moim gustem, ja już tak pi razy drzwi wiem, jak bardzo musi mi się podobać płyta, żeby ten film się w ogóle nie klikał. Mimo to z całą świadomością tego, jak bardzo będę musiał zamykać oczy, robiąc miniaturkę, żeby ktokolwiek wszedł w ten film, który właśnie nagrywam, uważam, że warto zrobić ten film, bo po prostu chcę go zrobić. Bo po prostu ta płyta ciekawa mi się wydaje. Czy drzewo upadające w lesie, którego nikt nie słyszy, wydaje w ogóle jakiś dźwięk? A czy wydaje go recenzent drący pysk na filmie, którego nikt nie obejrzy? Przekonajmy się. Recenzo! Moi kochani, dzień dobry, to po pierwsze. Po drugie to, hej widzu, jak ci idzie sesja? Czy wszystko w porządku? Jak kiedyś będę robił jakieś takie, wiecie, dzikie projekty jak Jurkowski, nie? Polegające na przykład na, nie wiem, na zamknięciu rapera w studio i obrażaniu jego matki przez 2 godziny. Albo nie wiem, żeby tam jak muzykę z kimś robił, to nazwiemy to, jak tam sesja. I to będzie niesamowicie wordplayowe i niesamowicie zabawne również będzie. Po trzecie natomiast, ja coś fantasmagorię. Dzisiaj, jak widzicie, ubraliśmy się pod kolor naszej pory roku, prawda? Bo Bajcier wypuścił 2 single, także można powiedzieć, że już jest lato. Specjalnie się nie ogoliłem z tej okazji. Zapytacie pewnie, dlaczego akurat Jacuś, a nie powiedzmy Plan B, albo nie wiem, Kolsi, albo nie wiem, Koza, o którego tak pytacie, dlaczego akurat ten Jacuś mi się tak usrał? Otóż, obecnie wybieranie płyt do recenzo polega na tym, że ja biorę sobie tak kilkanaście karteczek i na tych karteczkach zapisuję sobie tytuły albumów. Potem wrzucam sobie wszystkie te kartki, karteczki do wora, wór natomiast wrzucam do jeziora, po czym z tego jeziora go wyławiam i wyciągam karteczkę z nazwą albumu. Plot twist tej metody jest taki, że recenzent nie umie czytać, dlatego robi filmy o muzyce, a nie o książkach. Chyba logiczne, nie? Moi mili Jacuś, największego propsa temuż raperowi o to możemy wręczyć na poczet jego imienia i nazwiska, ponieważ w przeciwieństwie do rapera, o co chodzi, a.k.a. młodego Jana, który tak naprawdę ma na imię Miłosz, Jacuś ma naprawdę na imię Jacek, co jest stosunkowo niedaleką wariacją od jego ksywki. A do tego ma na nazwisko Pala, co brzmi trochę jak Pała, tylko że bez polskich znaków, co patrząc na wizerunek tego rapera, jest naprawdę przekomicznym zbiegiem okoliczności. Efektem motyla. Zdecydujcie sami. W każdym razie, myśmy Jacusia na kanale mieli, myśmy go mieli konkretnie, jak trzeba było wybrać najlepsze płyty roku 2022, jak pamiętacie. Wtedy oto mieliśmy, że tak powiem, Little Jackiego. O ile dobrze pamiętam, to myśmy o tej płycie rozmawiali z Patrykiem Roszykiem z okazji jej pojawienia się na 6. miejscu tamże tamtego roku i zwyzywaliśmy ją tam od gejowych. Boże, to jest głupie, bo prawdopodobnie się zbyt w jakieś stereotypy wbijam, ale Jacuś brzmi trochę gejowo. Można nazwać to gejowym rapem trochę, no. Tak. Boże, jak ja kiedyś byłem śmieszny. Co jest fajne w Jacusiu, to że wspólnie z Jackiem Granieckim oraz Jaco Alkomainz stanowią tak zwaną trójcę świętą Jacusiów, ciągnącą całą polską muzykę nowoszkolną rapową za przysłowiowy ryj. A żeby dodać tej metaforze humorku oraz pikanterii, to nawet i za penis. Co jest jeszcze ciekawego w Jacusiu, moi kochani, to że jest on w sytuacji tak zwanej win-win, ponieważ sam sobie produkuje bity na swój album, a to jest zawsze spoko, bo mnie się często na przykład nie chce czytać, jeżeli ktoś ma 20 producentów, więc potem któryś może sobie na przykład obejrzeć tę płytę i przykro mu się robi, że został pominięty. Tutaj żaden nie zostanie. Co jest jeszcze ciekawego w Jacusiu? I tutaj zrobimy sobie timestampa, który będzie mówił, że zaczęliśmy faktycznie mówić o płycie, o. Teraz zrobiliśmy timestampa. To fakt jakiejś takiej jego przemiany, wydaje mi się. To chyba w tej płycie najbardziej mnie pociąga. Otóż myśmy Jacka poznali jako osobę, że tak powiem, memiczną, nie? No jednak jego pierwsza płyta Gucci Trip to była taka płyta, gdzie pojawiły się takie utwory jak Premier, jak Queen, jak Kredki, jak Rodeo. No generalnie taka memiczna wiksa w większości, nie? Taki nawet patotrap byśmy powiedzieli, tylko że nie bardzo trap, bardziej takie bum, 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 bum. Już w ogóle nie wspomnę o numerze Rakieta na przykład. Oczywiście to już wtedy brzmiało bardzo dobrze. On prawdopodobnie, jeżeli byście mieli taki wykresik, że tutaj macie memiczność, a tutaj macie jakość wykonania, to on miał gdzieś tutaj był po prostu, nie? Prawdopodobnie robił najładniejszą memiczną muzykę w Polsce. Potem coś se tam Jacek przyfisiował z ekipą, no to była jakby kontynuacja tego jego niezbyt poważnego wizerunku, ale już pokazała oficjalnie wszystkim, że pomimo tego niezbyt poważnego wizerunku, on już nie jest tylko memem, ale faktycznym graczem na rynku wydawniczym. Potem mieliśmy album Prezes, no i tutaj to już była, moi kochani, magia tak zwana. Tutaj chłop położył album z tak stylowym trapem, z tak stylowymi patentami, z gośćmi, co to nie zgarnie sobie byle kto, byle gdzie, tylko zgarnie je sobie Jacuś na przykład. No i z jakimś takim przełamaniem tej memicznej pozy, no i z paroma naprawdę dojrzałymi numerami. No i oczywiście najbardziej z tej płyty poszedł numer z Jungle 8, nie? No ale to też pamiętajcie, że to wytworzycie tę scenę, drodzy słuchacze. Jakby ja niczego nie sugeruję, ja tylko stwierdzam fakty. No i nastał w końcu album Fantasmagorie,
moi mili. W tym momencie mamy do czynienia z takim trochę syndromem dwóch sławów, mnie się wydaje, mi się nawet wydaje. Od gościa znanego z Wiksy o imprezkach i śmiesznych wersach o seksie dostajemy teraz album o, uwaga, depresji. Dostajemy album od początku do końca poważny, bez miejsca na przypadkowe klubóweczki, że o, coś tam pije piwo. I ja mam teraz pytanie do was. Jak w tym kraju ma być dobrze, jak nawet Jacuś nagrywa smutną płytę? Zapisu nagrywał z Young Leosią. I czekajcie, bo mam jeszcze jeden żart z tego napisany. Jacuś wydał pierwszą płytę w labelu i od razu jest smutna. Jakbym wydawał w SB, to też bym się nie uśmiechał. Dobra, już. Jacek na poprzedniej płycie już bywał poważniejszy, natomiast teraz ta powaga i jakiś taki przejmujący smutek, no to po prostu depresyjność, albo nawet depresja, bije nam już od pierwszych słów intra, zarówno w tym skicie, jak ta dziewczynka coś tam mówi, no i od refrenu tak naprawdę, nie? Aczkolwiek bije też ten klimat od samych bitów. Mamy jakieś hausy depresyjne, mamy jakieś rozleniwione trapy, jakieś takie zahaczające od D&B czasami, jakieś bardziej boom-bapowe igrzyska na przykład, low-fi'owy pociąg i odchodzący bardziej w synthwave HBO and Fuck, a potem funkowe outro. Widzicie, wydaje mi się na przykład, że teraz dłużej wymieniałem odmiany rapu, jakie byłem w stanie wyłapać na tym albumie, niż czasem trwają całe sekcje o bitach w recenzjach, nie? Jak więc widzicie, na przestrzeni półgodzinnego smęcenia jacusiowego, ciężko jest się znudzić, nie? No bo w sumie to Jack nam zmienia stylówę co chwilę tak naprawdę, a do tego wszystko to jest w kluczu jakiegoś takiego szeroko rozumianego niepokoju, rozumiecie? Ta płyta tak naprawdę na każdym bicie, nieważne czy próbującym uderzyć w jakieś takie bardziej nadziejowe nuty, czy operującym jakąś nostalgią, za każdym dźwiękiem zostawia nam takie wrażenie narkotycznego wręcz niepokoju. W kwestii reżyserowania jakiegoś nastroju, ta płyta jest naprawdę kawałem dobrego opowiadania. Natomiast w kwestii samego brzmienia tychże bitów, no to ta płyta momentami naprawdę czesze, naprawdę wierci. Może te spokojniejsze, grające tak bardziej delikatnie numery nie są moimi ulubionymi bitami tego roku, ale to już chyba wynika trochę z gustu, nie? Bo u mnie, jeżeli coś ma nadupcać 2x2, no to ma nadupcać do spodu. Jeżeli coś ma być natomiast smutne, no to ma być grane na pile do drewna wydającej 3 dźwięki na krzyż. Ale koniec końców produkcyjnie Jacek tutaj robi sobie podłoże pod to, żeby swoim głosem nałożyć jeszcze jedną warstwę tego klimatu, który stara się uzyskać. I tak naprawdę to na tej warstwie dopiero zaczynają się moi kochani cyrki. Jacuś od dawna operuje na tym takim kontraście między swoimi produkcjami, które nawet jeżeli są utrzymywane w jakichś spokojniejszych tonach, to samą dbałością o szczegóły i aranżem są zawsze rozdmuchane i po prostu widowiskowe. Kontrast jest między tymi bitami, a między jego głosem, który od początku kariery jest wręcz narkotycznie przytłumiony i bez emocji, w związku z czym, kiedy teraz ten swój narkotycznie przytłumiony głos kładzie na narkotycznie przytłumionych podkładach, no to mamy, moi kochani, efekt, no fajny efekt mamy. By the way, ten jego głos na tym albumie ewoluuje na różnych bitach w takich kierunkach, że na przykład na drugim numerze to on brzmi czasami jak Shafter, nie? Jak tam gdzieś sobie sylabizuje bardziej. Potem gdzieś tam jak Fukaj. Na jakichś boombapach brzmi trochę jak Kukon, a na jednym numerze akcentuje końcówkę tak jak Mata czasami akcentuje końcówki. I wiecie, to jest do tego stopnia, że ja parę razy sprawdzałem, czy tu na pewno nie ma jakiegoś fitu, nie? Ale spokojnie, to jest Jacuś. To jest 100% Jacusia w Jacusiu. Raz mu tam Agata Mierzwa robi chórki na refrenie, no i to w sumie tyle, nie? Jakby to jest na tyle osobista lotka na tym albumie, że trochę nie było komu się dograć do tego, wydaje mi się. Podoba mi się w tym Jacusiu, że on w tym swoim przydymionym stylu potrafi złożyć takie linie melodyczne, które nie potrzebują jakichś wielkich modulacji, żeby trafiały, nie? To są na tyle precyzyjnie czasami wymierzone sylabki czy tam dźwięki, że one wyciskają z tego stylu dokładnie tyle groove'u, ile dało się wyciągnąć z tego stylu. I tak na przykład mamy ten numer pierwszy, no cóż, to intro, które chyba jest moim ulubionym w ogóle numerem z tej płyty. I mamy tam refren, który leci dopiero kiedy zaczynam wieczór, wtedy dopiero zaczynam żyć. Ten moment, w którym Jacuś robi wtedy dopiero, to jest sweet spot. To jest dosłownie ułożenie dźwięków w najbardziej przystępny dla słuchacza sposób, w jaki dało się tam ułożyć dźwięki, nie? Ja uważam, że ja ten numer będę zapętlał tylko po to, żeby usłyszeć, jak Jacuś składa te 3 sylabki obok siebie. Albo refren spa, gdzie te końcówki wyciąga się tak nienaturalnie w górę na falset. To jest naprawdę bardzo świadomie wyprodukowana i bardzo świadomie wokalnie przeoperowana płyta. Każdy refren robi wrażenie, dalej tą sterylnością, tą alternatywnością, znanymi również z poprzedniej płyty, chociaż muszę przyznać, że tutaj miks mnie troszkę boli. Trochę te wokale są tak mniej wyeksponowane, wydaje mi się, głębiej osadzone jakoś tam w tym miksie, takie mniej wyraźne, no tak używając fachowego słownictwa, troszkę nasrane bym powiedział. Aczkolwiek wciąż kompozycyjnie jest to jedna z najciekawszych płyt tego roku. I teraz co mi w niej nie pasuje? Ja jej przesłuchałem, nie wiem, no kurczę, z 10 razy prawdopodobnie, no na biedę, akurat miałem na tyle dużo czasu, że słuchałem w tym tygodniu dużo muzyki, więc mogłem pozwolić sobie na dosyć dogłębny odsłuch. No i słuchajcie, podczas tego odsłuchu ja się upewniłem w przekonaniu, o
smutny Jacuś. Klimat odbitów przez wokal wszystko mnie w tym przekonaniu upewnia, wszystko mnie w tym upewnieniu przekonuje. Natomiast po jakimś czasie ja zauważyłem, że ja nie mam dowodów trochę na to, nie? Że poza refrenem z No cóż i tekstem ze stylu, ja nie pamiętam żadnego odniesienia w tym tekście. W sensie, wiecie, ja pamiętam, że ta płyta była smutna, ale ja tak naprawdę nie mam pewności, czy ja sobie tego nie wyśniłem, nie? Na podstawie tam 4 wersów z jednego numeru. Może tak naprawdę ja sobie te teorie kleję na podstawie klimatu z produkcji i wokalu, a tutaj się okazuje, że on tam nawija o tym, że mu jest fajnie i że jest spoko, nie wiem. Aczkolwiek patrząc nawet na te najbardziej wybijające się momenty tekstowe i na przykład na tytuł, który też sugeruje jakby niezbyt przyjazny lot, to wydaje mi się, że jednak nie myliłem się, określając klimat tej płyty. A jeżeli się nie myliłem, to w takim razie chyba w tym momencie wychodzi, że Jacuś jest dużo lepszy w przelewaniu swoich uczuć na muzykę, niż w przelewaniu ich na tekst. Bo to jego specyficzna składnia, te takie krótkie myśli w jakichś dziwnych konstrukcjach słownych działają, kiedy chcesz sobie zrobić, nie wiem, luzacki bęgerek na bicie torpedzie, co to będzie potem jedynym dobrym numerem na najgłośniejszej płycie influencerskiej w historii tego kraju. Okej, wtedy to zadziała. Aczkolwiek, kiedy chcesz zrobić poważniejszy album, fajnie jednak umieć zrobić to w słowach, które trafią do słuchacza. I tego mi troszkę brakuje. Troszkę lepszego napisania tejże płyty. Niemniej jednak jest to album, który mi się podoba. Przesłuchałem go w całości, no jak mówię, parę ładnych razy i przesłucham prawdopodobnie jeszcze parę ładnych razy. Chociaż jak już puszczę tę recenzję, to kilka numerów zacznę pewnie pomijać, bo jednak te klimaty często są dla mnie troszkę zbyt ciężkie, plus też nie można zapominać, że to jest muza do patrzenia się w ścianę po wypiciu 2 shotów whisky, więc niekoniecznie jest to muza dla mnie na teraz, aczkolwiek jak najbardziej wam ją polecam, jeżeli potrzebujecie wprowadzić się w jakiś melancholijny nastrój, potrzebujecie sobie pomedytować do ciekawych, nostalgicznych, smutnych po prostu aranżacji, a przy tym nie być zbytnio zaabsorbowani przez tekst. W świetle takichże wytycznych wydaje mi się, że 7,5 na 10 to jest idealna ocena dla tego projektu. Wydaje mi się, że lepszej oceny tutaj nie ma co dawać i też dawać nie będziemy, żeby sobie jakoś tam skali nie rozdupcać. Ogłoszenia parafialne są takie, że sklejam sobie pomału mordę, sklejam sobie pomału pracuję sobie nad nowymi formatami, pomału nad nimi pracuję, aczkolwiek czy je dopracuję, to zobaczymy. Na pewno na koniec miesiąca spróbuję zrobić film, w którym podsumujemy sobie wszystkie albumy, o których nie ruszyliśmy, że tak powiem, tematu na przestrzeni tego miesiąca, a na przykład fajnie by było, bo na przykład wy prosicie, albo ja lubię te albumy, ale są na tyle mało atencyjne, żeby jakiekolwiek wyświetlenia przyciągnąć. Wydaje mi się, że filmy na tego typu rzeczy zaczną się pojawiać. Oczywiście jest to patent 1:1 podwalony z Antonego Fantano, ale co, on już tego nie robi, więc wydaje mi się, że my możemy zacząć. O Jezus Maria, patronów żeśmy nie powiedzieli. A to dobrze się składa, moi kochani, ponieważ patroni będą mieli swój film w tym tygodniu. Wreszcie będzie cokolwiek ekskluzywnego dla patronów. Tylko zobaczmy, dla jakich patronów to zrobimy, bo może mogę nie wiedzieć nawet. Czekajcie, Kajtu są patroni moi, ej. Serdeczne pozdrowienia dla Adama X Flera, Dominika, Wojciecha, Filipa, Jakuba, Maćka, Dominika Potylicy, Adama Wiktora, Andermaina, Mimika, Bronka, Adriana, Szymona, Jakuba, Ślepego, Omana, Jana, Michała oraz Bartosza. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i życzę wam miłego popołudnia, a wam widzowie również życzę miłego popołudnia, ale troszkę mniej, żeby nie było, że patroni nie mają nic z tego patronowania. Ciao.